I witam moich kolejnych gości. Aleksander Smolar, Fundacja Botarego i Sławomir Sierakowski, socjolog, komentator, polityka. I felietonista Onetu, bo tak jesteśmy w Onecie. O, to by mi zmyli głowę, jakbym zapomniał całkowicie. Chciałem od Aleksandra Smolara zacząć, bo ma dzisiaj fantastyczny humor, a ja chciałem się zapytać, dlaczego? Uśmiecha się pan cały czas, rzuca perły do wcipów. A to coś dobrego się zdarzyło? Zdradza pan tajemnicę, że tak powiem, prywatnych... No nie, teraz też jest pan uśmiechnięty. Nie, nie. Życie jest piękne. To znaczy, jak jest źle, to znaczy spróbuję zawsze przywrócić równowagę i wyznaczyć ramę, prawda? Później, jeżeli przechodzimy do rzeczy, to nie jest tak, żebym miał powody do jakiegoś do radości. Ale też trzeba powiedzieć, że wyniki nie odbiegają, fundamentalnie nie odbiegają od oczekiwań, prawda? Więc czyli nie można było, krótko mówiąc, liczyć na zbyt wiele. Czyli innymi słowy, zwycięstwo PiS-u było oczywiste, chociaż oczywiście nie wiadomo było, w jakim usytuują się przedziale. To znaczy, czy będą sami w stanie na przykład utworzyć rząd, czy też zbliżą się do większości, jak to się mówi, prezydenckiej, czy konstytucyjnej. Tu powiedzmy był szeroki dość przedział, ale raczej to też sytuowało się tam, gdzie w tej chwili PiS lokuje się, czy też mają raczej gorsze wyniki niż można było oczekiwać, a na pewno niż PiS by oczekiwał. Jeżeli ktoś jest naprawdę przegranym, poważnym, to jest Platforma. To za chwilę do Platformy dojdziemy, tak. Bo teraz, a właściwie już przechodzimy do Platformy od razu, bo ja stawiam tezę roboczą, że te wybory opozycja mogła wygrać. I dzisiaj mogła się szykować do tworzenia rządu. I ta teza nie jest taka bardzo nieadekwatna do rzeczywistości, bo jeśli chodzi o wynik PiS-u, były dwa rodzaje oczekiwań. To znaczy i po stronie samego PiS-u, no, ze względu na zaangażowane środki, obiecane nowe programy socjalne i to takie naprawdę na granicy już takiego ostatecznego ryzyka. Podniesienie pensji będzie eksperymentem na skalę historyczno-światową, bo to jest rzeczywiście coś, co będzie... nieprzewidziane konsekwencje może mieć dla gospodarki. I okazało się, że przy tym wszystkim ten wynik jest nawet gorszy niż wynik w wyborach europejskich. I to są oczekiwania po stronie PiS-u i pewnie też komentariatu szeroko pojętego. Natomiast na przykład w tych badaniach, które myśmy z Przemkiem Sadurą zrobili, tam z kolei widać było, i myśmy to też starali się artykułować, taki brak zaufania w tym sensie, że wyborcy pytani, czy chcielibyście takiej bezwzględnej, takiej absolutnej większości dla Prawa i Sprawiedliwości, odruchowo odpowiadali także w żelaznym elektoracie. O nie, to byłoby za dużo. Bezpieczniej się będziemy czuli przy opozycji, która jednak tam zagraża wiecznie PiS-owi. Ale w związku z tym pytanie brzmi, czy... I to zatrzymało PiS według mnie. Tak, czy sytuacja, kiedy ten PiS ma 43... czyli opozycja 48, tak? Czyli opozycja literalnie rzecz ujmując wygrała. Czy to już jest wystarczający wynik Konfederacji, pamiętajmy. Tak. I razem to jest ponad 50%. Tak, ja tylko pytam, czy z punktu widzenia przeciętnego wyborcy ten bezpiecznik zamontowany w jakiś sposób, choć nie matematyczny, bardziej emocjonalno-psychologiczny wczoraj, wystarczy? Czy też jeszcze nie wystarczy, co mogłoby być argumentem dla potencjalnego kandydata opozycji albo jakiejś części opozycji w wyborach prezydenckich? Weźcie mnie, tak. Jak nie chcecie, żeby Kaczyński rozporządzał Polską w 100% według swojego uznania. To będzie też zależało od postępowania Kaczyńskiego i PiS-u w półroczu najbliższym. A pan się czego spodziewa? Przyjmując... Czy kobra od razu uderzy, czy poczeka? Przyjmując zachowanie racjonalne, to powinien przyjąć ton umiarkowany. Kaczyńskiego, a nie racjonalne. Nie, ja wiem, ale przyjmując racjonalne zachowanie Kaczyńskiego, natomiast ostatnie dni przed wyborami pokazywały, że on się zachował kompletnie nieracjonalnie. Czy on sam nie spuścił kurażu? On straszył, on jak to... prawda, on puszczał te nienawiść na lewo i na prawo i raczej straszył, prawda, wyborców. Natomiast powracając do pytania pana na temat, że opozycja mogła wygrać, mówiąc prawdę, ja jestem sceptyczny wobec tej tezy, chociaż arytmetycznie tak by się zgadzało, gdyby poszli na przykład jednym blakiem. Nie, 32-33 dla Platformy i mamy zupełnie inny wynik. No tak, 32. A to było do zrobienia. Czyli to przypominam, że miesiąc temu były sondaże, gdzie mieli 31. No tak. Tylko w końcówka kampanii była już zupełnie katastrofalna. Tylko
Platforma musiała być inna. Poza tym pamiętajmy, że Lewica i PSL częściowo zjadały elektorat Platformy. Innymi słowy, to nie jest tak, że oni mogli mieć, bo to by oznaczało z kolei osłabianie dwóch pozostałych. Ale pan powiedział przed sekundą, gdyby Platforma była inna, a w związku, i tu nieuchronnie dochodzimy do kwestii przywództwa w Platformie. Mhm. Czy nie w ogóle powinna być inna, bo tutaj przed chwilą Kazimierz Marcinkiewicz mówi, dzisiaj Schetyna powinien zrezygnować. Mhm. Tylko czy wewnętrzna dynamika w sytuacji w partii plus konkretna osoba ABC ze swoimi aspiracjami, czy to daje prawdopodobieństwo realnej zmiany, a nie zmiany w studiu telewizyjnym, która uznana jest za słuszną? No, to, jeżeli mogę. Jasne. To znaczy, moim zdaniem też. To znaczy, że to, co potrzebne jest, to jest natychmiastowa reakcja Schetyny i rezygnacja, a nie w styczniu, kiedy będzie kongres. Będzie wtedy po ptakach. To znaczy uruchomienie również dynamiki ujawnionych, po pierwsze, ujawnionych ambicji i również poczucia kryzysu w Platformie. To jest partia, która od bardzo wielu lat wewnętrznie, która jest martwa, to jest za mocno powiedziane, w której nie ma prawdziwych debat i jest proces blokowania w istocie ujawniania się. Ale to się nie zaczęło od Schetyny, to było wcześniej. Proszę? To już za Tuska się, rozumiem, zaczęło. A tak jest. To się zaczęło za Tuska. Z eliminacją pewnych autentycznych talentów i blokowaniem ujawniania się innych. Zresztą tak naprawdę przecież to nie jest problem wyłącznie władzy sądowniczej, to jest również ustawodawczy, ona jest wykańczana od początku PiS-u, od 5 roku. Brak jakiejkolwiek debaty, jedyni, którzy mają prawo głosu, to przywódcy partyjni, prawda? I to blokowało dynamikę wewnętrzną i ewolucję wewnętrzną. W tej chwili, jeżeli Platforma chce przetrwać, a to jest problem polskiej też demokracji, to ona musi natychmiast uruchomić procesy, czyli ludziom pokazać, że nie tylko mogą, ale że powinni dyskutować i powinni szukać przywódcy. Ale czy to w praktyce nie oznacza w normalnej partii politycznej, że Kowalski albo Malinowska, z jednej strony słyszymy wezwanie Schetyny, że powinien się podać do dymisji, że Kowalski albo Malinowska dzisiaj wychodzi na rynek i mówi, to ja chcę być przewodniczącym Platformy. Ja to tę robotę zrobię lepiej. Grzegorz, miałeś swoją szansę, dziękujemy. Ubiegam się o przywództwo. Grzegorz, wzywam cię do rezygnacji. Jeśli nie zrezygnujesz, to spotkamy się na kongresie. Tak by było bardzo dobrze, bo w ogóle dla partii jest dobrze, jak ma wielu ambitnych kandydatów do przywództwa. Z wielu powodów, bo to są już zazwyczaj ludzie wówczas ambitni, z osobowością, którzy nawet jeśli nie osiągają tego przywództwa, to dobrze wypadają w mediach. Tego wszystkiego w Platformie nie ma faktycznie od czasu takich kastracyjnych zabiegów Donalda Tuska. To znaczy Popatrz w czasie chemiczną kastrację. Tym się różnił od Jarosława Kaczyńskiego, że oni obaj potrafili być bezwzględni w eliminowaniu konkurencji. Jarosław Kaczyński przecież wyeliminował. Kazimierz Marcinkiewicz jest tego jednym z przykładów, ale całą armię ambitnych polityków. Chociaż tu był raczej Kaczyński, wiedząc, że on potrzebuje opanować raczej prowincję i klasę ludową i na niej się oprzeć, bo przecież PiS i Platforma miały bardzo podobny, jeśli chodzi o przekrój społeczny, elektorat, gdy powstawały, ale lepszą gwarancją dla Jarosława Kaczyńskiego było skupienie się jednak na tej części takiej, której jest więcej po prostu. Więc intelektualiści na przykład PiS-u raczej okazali się niepotrzebni. Stąd wypadnięcie Ludwika Dorna i wielu ambitniejszych. Ja tu się nie zgadzam. No ale dokończę tę analizę. Natomiast Donald Tusk generalnie nie znosił takich potencjalnych zagrożeń w swojej partii. Ludzie typu Jan Rokita, Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński, oni dość szybko musieli się pożegnać z partią. Jarosław Kaczyński jednakże nieźle znosi, toleruje i nawet pozwolił sobie na powroty iluś takich ambitnych walczaków, jak Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin jednak. Którzy to, jak ktoś już oszacował, Ziobro i Gowin będą mieli razem prawdopodobnie 30 szabel w Sejmie. Dużo. Ale generalnie dla całej formacji to jest bardzo dobrze. W Platformie raczej mamy do czynienia z takim brakiem kolejki, brakiem alternatywy.
alternatyw dla Schetyny. To jest dramat, bo żaden przywódca nie lubi się tak po prostu poddawać. Żaden, szczególnie jak sobie poukładał partię pod siebie. Więc problem taki, i co więcej, z tak socjologicznego punktu widzenia, to my byśmy sobie życzyli, żeby to debaty były tym, co jest ważne dla partii, co ostatecznie pozwala jej wyłonić przywódcę, skonstruować program, albo w ogóle okazać się interesujące dla wyborców. Problem jest raczej tak, na przykład dla lewicy, to skończenie z debatowaniem, a zabraniem się do takiego bardzo pragmatycznego przyciągania wyborców, czyli już nie skupianie się tak bardzo na programie, jak to robiło Razem, Wiosna, tylko pójście do przodu po prostu w kampanii, raczej atrakcyjnością osobowości tak charyzmatycznych, to było to. To znaczy Platforma mniej potrzebuje debat, bardziej potrzebuje przywódcy, który będzie naprawdę lubiany. Nie zgoda? Ja się w ogóle tym nie zgadzam. To znaczy, że uważam, że jednym z wielkich błędów Platformy od początków, i to była też wina Tuska, to była w gruncie rzeczy pogarda dla inteligencji, pogarda dla szarych komórek. PiS pod tym względem Kaczyński, co by się nie mówiło o tym jego żoliborskim pochodzeniu, to faktem jest, po pierwsze ilość, to nie jest jakaś potężna, ale jest paru autentycznych ludzi myślących, intelektualistów, którzy tak, ale pan patrząc na szeregi ławy poselskie naprawdę uważa... To nie chodzi mi o ławę poselską, ale ci, którzy... Czyli ławy nie świadczą o szacunku dla inteligencji. Ławy nie świadczą. Ławy świadczą o tym socjologicznie, do kogo się zwracają. I to jest od początku, oni się bardzo zwracali do, że tak powiem, mas ludowych. To był problem nosa Kaczyńskiego. Nie tylko, tak naprawdę również formacji socjologicznej. Natomiast wokół nich również tego typu wielkie spędy organizowali, jak Polska Wielki Projekt. W Platformie w ogóle nie było ekwiwalentu takiego. Może nie było wielkiego projektu? Ale tu nie chodzi o to, ironizuję tylko w jakimś stopniu. Nie istniała potrzeba. Był tam jeden, powiedzmy, Michał Boni, który potrafił z młodych ludzi stworzyć taki think tank to prawdziwy. I to zostało natychmiast po jednej konferencji prasowej wyrzucone do kosza. To znaczy w tej partii, i to do dzisiaj, do Schetyny, brak w gruncie rzeczy zainteresowania myślami, ideami, nawet jeżeli się ma lekceważący do nich stosunek, tylko wyłącznie utylitarny, to też ma swoją wartość. To znaczy brak kreatywności często językowej, nieumiejętność rozmawiania, nuda, która płynie z wystąpień często ludzi Platformy, którzy skądinąd są sympatycznymi ludźmi i przyzwoitymi. Czyli krótko mówiąc, wniosek praktyczny dla opozycji. Liga Mistrzów tak, ale nie jako alternatywa dla wszystkiego. Ja bym bardzo chciał... Ale teraz właśnie, bo tutaj... Muszę się odnieść do tego, bo to jest fundamentalnie ważna sprawa. Tak, tylko ja też, bo nie wydaje mi się, żeby to, co panowie mówią, było absolutnie sprzeczne, ponieważ życie intelektualne w partii, we wspólnocie jest niezwykle istotne i ja się zgadzam, ale kolega Sierakowski, jak rozumiem, mówi hello, my mamy połowę października, tu są za pół roku wybory prezydenckie, więc możemy sobie teraz budować strukturę intelektualną, ale za chwilę trzeba ruszyć do boju. Podam najprostszy przykład. Znaczy ja bym marzył, żeby Aleksander Smolar miał rację, tylko obawiam się, że to jest taka zbyt... To jest jednak nieadekwatna analiza w stosunku do tego, jak funkcjonuje komunikacja publiczna dzisiaj między wyborcami a politykami. To znaczy, dobrym takim przykładem jest to, że ten sam Donald Tusk, który słusznie, on raczej lekceważył kulturę, lekceważył też tę sferę intelektualną. To znaczy, on przestał się słuchać tych polityków. Na tym polegało zresztą jego... Co nie znaczy, że przestał czytać i interesować się ideami. To też nie jest takie proste. No, tak, ale on miał doradców, którzy pisali bryki. Ale wolał to robić sam niż przez debatowanie z inteligencją polską. On rzeczywiście miał sznyt polityka antyinteligenckiego. I ten sam Donald Tusk był politykiem fantastycznie ocenianym, a na końcu nawet zakochała się w nim także inteligencja, bo to przecież on był oklaskiwany najbardziej właśnie podczas wykładu na Uniwersytecie Warszawskim, później podczas wykładu poznańskiego, co generalnie niespecjalnie pomogło Platformie. Ja uważam, że to jest błąd. Ja uważam, że lepiej, gdyby Donald Tusk pojechał do zwykłej rodziny, a nie dawać wykład i cytować Kanta. A propos jechania do zwykłych rodzin albo niezwykłych rodzin i wygłaszania wykładów albo pojechania na wiec i jedzenia tego albo owego. Czy wybory prezydenckie są do wygrania przez opozycję?
prezydenckie, no to jak zawsze zależy... Nie w kategorii wszystko jest tutaj, możliwe. Tutaj to problem języka jest bardzo istotny, przynajmniej język jako pochodna programu jest rzeczą bardzo ważną, to znaczy jak się mówi. I poza tym oczywiście jest problem osoby, prawda? I tutaj... Przydaje się zwykle jakaś. Czyli innymi słowy odpowiedź jest, jeżeli by była odpowiednia osoba, to być może można wygrać. To oczywiście też będzie zależało od polityki PiS-u przez najbliższy okres. Ja chciałbym jeszcze, jeżeli wrócić do poprzedniego... Znaczy, ale tylko to muszę dopytać, bo pan mówi, że zależy od polityki, czyli czym ostrzej Kaczyński pojedzie, tym tej osobie będzie łatwiej? Czy było? To znaczy, im ostrzej pojedzie, i to pamiętajmy, że teraz margines manewru Andrzeja Dudy ulega poszerzeniu. Oni nie znajdą drugiego kandydata. Równocześnie to jest ostatnia kadencja i im się nie zdobyło... Czyli Duda pójdzie w stronę środka. PiS-owi nie udało się przekroczyć progu tego prezydenckiego, w którym mogą zawsze obalić weto prezydenckie. Innymi słowy, to może być element, w którym Duda może podnieść swoje szanse zwycięstwa, blokując pewnego typu inicjatywy, na przykład PiS-owskie. Ale moim zdaniem konsekwencją tego będzie, że raczej właśnie umiarkowana linia PiS-u przez najbliższe pół roku. No, my się znowu, nie wiadomo na jakiej podstawie, spodziewamy, że Andrzej Duda, oceniamy, czy on będzie bardziej, czy ma dostał szansę na większą niezależność, czy mniejszą, nie korzysta z niezależności, niezależnie, czy ma na to szansę, czy nie, więc... Bo nie jest w stanie. Owszem, był taki moment, w którym skorzystał. Raz. Na 3 dni. Tak, raz i później szybko o tym wszyscy zapomnieli, więc generalnie nie wiem, po co PiS-owi miałby być jakiś inny kandydat. I ten jest wymarzony. 9 na 10 pewnie wybrałoby jakąś trochę bardziej niezależną, albo wykorzystywał te środki, które jednak ten duży pałac daje. Niewielkie, ale jednak daje. Natomiast, więc ja tu nie widzę, żeby PiS potrzebował szukać sobie jakiegoś innego kandydata. Ale tu rozumiem, że tu jest zgoda. Nie, ja też uważam, że nie jest za późno chociażby natomiast, na to. Prawda? Natomiast jeśli chodzi o opozycję, to tak. Jeśli faktycznie zadziałał ten mechanizm takiego, że ludzie potrzebują jakiejś równowagi. Niech oni dzisiaj wolą PiS, bo PiS jest po prostu daje im na tyle zaspokaja ich oczekiwania przede wszystkim materialne, w dużej mierze uzasadnione. Więc PiS ma legitymację do rządzenia. Natomiast nie ma legitymacji do osiągnięcia takiego statusu jak na przykład Fidesz na Węgrzech czy partia Recepa Erdogana. To znaczy oni nie chcą zostać zamknięci sam na sam z PiS-em w jednym pokoju. Dlatego i to daje podstawy do tego, żeby uważać, że dobry kandydat opozycji ma szansę w wyborach. Tylko który? Nie widzimy dzisiaj tego kandydata. To szerzej, bo akurat wczoraj ta metafora była trochę krzywa, biorąc pod uwagę, że akurat burmistrzem Budapesztu został kandydat niezależny od Orbana, więc to, co Grzegorz Schetyna mówi, nie będzie Budapesztu nad Wisłą, akurat wczoraj mógłby się przydać. Strasznie dużo pecha, tak powiedzmy szczerze. Tak, ale generalnie, czy panów zdaniem dziś, jutro i za rok bardziej prawdopodobny jest w Polsce Budapeszt, czy też opozycja Budapeszt w sensie orbanowskim, czy też opozycja, która prawdopodobnie będzie działać w jeszcze trudniejszych warunkach niż w pierwszej kadencji, jest w stanie stanąć na nogi i odzyskać siły. To znaczy, mnie się wydaje, że hipoteza Węgier-Orbana jest mało prawdopodobna ze względu po pierwsze na inne społeczeństwo, inna struktura polityki, inna struktura mass mediów, której się nie uda zlikwidować. Innymi słowy, wiele czynników jest po prostu innych i nawet w tym Budapeszcie, nawet na tych Węgrzech widzimy, że opozycja jest w stanie wygrać. Natomiast to, czego się obawiam najbardziej, to jest taki rozpad w jakimś sensie opozycji. To znaczy kryzys wewnętrzny w Platformie, jeżeli nie jest szybko przezwyciężony poprzez stworzenie nadziei, jeżeli na dodatek Lewica nie jest w stanie tak naprawdę się zintegrować, to może oznaczać paradoksalnie, że władza PiS-u relatywnie może ulec wzmocnieniu poprzez postępujący kryzys opozycji. A czy z tego nie wynika, że być może wybory prezydenckie mogą się okazać największą, a może nawet ostatnią szansą na wykrystalizowanie w jakimś sensie nowej opozycji wokół nowego kandydata, a być może nawet zwycięzcy. Z pewnością takim gwiazdą tych wyborów okazał się Władysław Kosiniak-Kamysz. On ma wszystkie karty w ręku, żeby stać się politykiem takiej wagi ciężkiej.
Gdyby nie to, że jest trochę zamknięty w tej jakby w formule partii jednej sprawy. No, to nie jest partia tylko jednej sprawy, ale no, PSL trudno oczekiwać, żeby wzniósł się nagle na 20-30%. Nie ma podstaw do tego. Natomiast sam Kosiniak, gdyby... Trochę to było tak z Platformą i z PSL-em, że jakby się one zamieniły przywódcami, to by to się obu... To by najlepiej zrobiło obu partią. Znaczy jedna miała świetnego przywódcę, druga miała potencjał partyjny, fundusze i tak dalej. Tą trójkę z przodu, tak zwaną. Ale wyszło jak wyszło. Natomiast jak sobie wyobrażę, że to byłby Władysław Kosiniak-Kamysz jako ten wspólny kandydat opozycji, on będzie trudno akceptowalny dla lewicy, oczywiście. I dla dużych miast. Ale w drugiej turze może jednak jako... Lewica, pamiętajmy, lewica ta wielkomiejska jest dużo bardziej antypisowska niż cały elektorat Platformy Obywatelskiej. Więc pamiętajmy o tym, że to też lewica powinna na to zwracać uwagę. Powoli kończymy, Aleksander. Ja chciałbym powiedzieć, że tutaj element bardzo istotny z punktu widzenia myślenia o przyszłości to jest postawa społeczeństwa po prostu, że to się nie rozgrywa tylko w ramach tych elit politycznych. Czy nie będziemy mieć normalizacji na swój sposób? To znaczy, że również funkcjonowanie konstytucji, funkcjonowanie prawa w dużym stopniu zależy od układu sił. Od układu sił, co widzieliśmy zresztą, kiedy PiS musiał się wycofywać, kiedy był silny opór społeczny. Innymi słowy, to będzie zależało nie tylko od partii i można przypuszczać, że jeżeli będzie postępował i czy będzie się manifestował kryzys partii politycznej, to na zasadzie naczyń połączonych może to doprowadzić do wzrostu znaczenia sił pozapolitycznych, pozapartyjnych, sił protestu i oporu, prawda? Więc innymi słowy, to nie jest tak, że to jest wyłącznie jesteśmy skazani na te karty, które znamy. 15 sekund. Nie spodziewam się wielkiego oporu społecznego, bo nie widzę do tego podstaw takich strukturalnych. Ani tamten nie był jakiś wielki. Popatrzmy na Hongkong. To jest wielki opór społeczny. A tutaj jest też, ludzie są usatysfakcjonowani. Lepiej jest niestety materialnie nawet wyborcom opozycji. Ja się spodziewam, że wszystko zależy od tego, co będzie pierwsze. Czy jednak PiS-owi uda się opanować sądy, jakoś spacyfikować media, czy będzie pierwsza recesja. Bo dopóki są wolne media, dopóki opozycja ma szansę, jedyną szansą dzisiaj jest raczej to, że PiS przegra wybory, niż ktokolwiek jest je w stanie wygrać. Kropka. Aleksander Smolarz, Sławomir Sierakowski. Panowie, dziękuję bardzo.